Dzień dobry. W moim studiu ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dzień dobry, witam. A dzisiaj rozprawimy się z mitami na temat odchudzania, ponieważ takie przekonania słyszymy tak naprawdę od najmłodszych lat. Różne rzeczy, które gdzieś tam nam zostają w głowie, a które niekoniecznie są prawdziwe. I pierwszym takim, nie wiem, czy mi ten to już zweryfikujesz, który słyszę właściwie od dzieciństwa, to, że ziemniaki tuczą, że daje się je świnkom i że jak będzie się jadło dużo ziemniaków, to na pewno się przytyje i najlepiej w ogóle usunąć je ze swojego jadłospisu. Czy jest to prawdą? Prawdą jest to, że daje się świnkom. Oczywiście, że tak. Tutaj jak najbardziej jest to pokarm również dla zwierząt. Natomiast ja bym to określiła właśnie w drodze mitu, jeżeli mówimy o żywieniu nas jako ludzi. Osobiście nie mam nic przeciwko ziemniakom. Myślę, że ten mit pojawił się w momencie, kiedy te ziemniaki źle traktowaliśmy. Wyjdę od samego początku, czyli 100 gram ziemniaków to jest około 60 do 75 kalorii. Także sama powiesz, że to nie jest dużo. Wcale nie dużo praktycznie. Natomiast jeżeli optycznie ułożymy te ziemniaki, te 100 gram ziemniaków na talerzu, jest to całkiem spora porcja i spokojnie jesteśmy się nią w stanie tutaj najeść w zestawieniu z mięsem czy z surówką przy obiedzie. Także jest to naprawdę kusząca kaloryczność, jeżeli chodzi o właśnie niskie kalorie. Natomiast dlaczego możemy mówić o ziemniakach, że one są złe? Wtedy, kiedy je potraktujemy źle, czyli dodamy do nich skwareczki, tłuszcz, tak? Bekonik świeży. Połączymy je ze śmietaną, tak? Czy z masłem. Potraktujemy je tłustym, zaklepywanym mąką sosem. To wtedy faktycznie ta kaloryczność ogromnie wzrasta. Mhm. I te 100 gram ziemniaków nagle może się okazać, że jest taką bombą kaloryczną, że jest to w zasadzie równowartość na przykład dużej porcji mięsa. Więc tutaj faktycznie trzeba być ostrożnym, trzeba uważać. Taką ciekawostką jeszcze jest to, że u nas w Polsce, nie wiem czy wiesz Agnieszko, że u nas w Polsce największym źródłem właśnie witaminy C są ziemniaki. Dlaczego? Bo my je powszechnie spożywamy na co dzień. Mhm. Też widzę oczywiście ten trend na przestrzeni 20 lat, bo już tyle lat się zajmuję dietetyką, a jeżeli dodam jeszcze studia, to jest już niestety albo stety 25 lat, praktycznie 6 już można powiedzieć, interesuję się tym tematem. To na przestrzeni tych właśnie ćwierć wieku spożycie ziemniaków spada. My kiedyś jadaliśmy ich znacznie więcej, teraz młode gospodynie domowe, młodzież, osoby młode niechętnie korzystają z tych ziemniaków, na pewno ich... Ja myślę, że one w ogóle słabo gotują, wiesz? Też. Tak mi się wydaje, że coraz więcej osób korzysta z tych półproduktów, które mamy, a które niekoniecznie tak są zdrowe, albo po prostu chodzą do restauracji, albo zamawiają coś na wynos. I może to też jest taka prawda, że wiesz, ja jak byłam mała, to co sobota przynajmniej robiliśmy jakieś kluski ziemniaczane, albo pyzy, placki kopytka ziemniaczane, kopytka, tak, to tak. Był już, kurczę, stary, tak, stały element naszych obiadów weekendowych. A w tej chwili powiedz, kto ma czas na to, żeby siedzieć nad tymi pierogami, makaronami, pyzami, kopytkami? Myślę, że jesteśmy wygodni, to na pewno, bo to też tutaj wygoda, to jest ten główny czynnik, brak czasu, ale też zawsze przypominam, że też no, kiedyś te ziemniaki trzeba było obrobić własnoręcznie. Teraz mamy fajne urządzenia, które nam służą pomocą w tej kuchni i właśnie usprawiają tą pracę i gdzieś tam zaoszczędzają ten czas. Natomiast jeszcze do czego zmierzam? Najczęściej też słyszę tutaj od młodych ludzi, że nie jedzą ziemniaków do obiadu, wolą kaszę bądź makaron bądź ryż z racji tego, że ziemniaki trzeba obrać. Trzeba po prostu pobrudzić ręce. Trzeba je po prostu pokroić i jeszcze poczekać, aż się ugotują. Do obierania ziemniaków podpowiem. Też im to tłumaczę. No ale niestety, jest to oczywiście wygodne i mniej wygodne, jeżeli chodzi o spożycie ziemniaków. Więc wracając do nich, no właśnie, one są głównym źródłem witaminy C, bo my je spożywamy dosyć często i jeszcze no, ludzie w średnim i starszym wieku podbijają tutaj te dane GUS-owskie, jeżeli chodzi o spożycie ziemniaków. Tak jak wspomniałaś, ziemniaki to nie jest tylko czysta forma gotowana taka na talerzu, którą możemy spożyć na obiad, ale też przypominam, że właśnie ziemniaki mogą tuczyć, jeżeli będą pod postacią frytek, chipsów, bądź ewentualnie tudzież jakichś innych wymyślnych dań, które są no, często właśnie po ogromnej obróbce termicznej, czyli smażone w głębokim tłuszczu, no bądź nawet
przetworzone właśnie w postaci tych wszystkich półproduktów. I wtedy faktycznie ziemniaki w tej formie będą niezdrowe. I jeszcze taka ciekawostka, która mi się też tutaj nasuwa, a nawet śmieszna anegdotka. Często jak jestem na pogadankach w szkole i tutaj tłumaczę dzieciom, że trzeba jeść warzywa, trzeba jeść owoce, no to najczęściej dzieci tłumaczą, że one jedzą właśnie ziemniaki. Jedzą ziemniaki, to najczęściej, proszę panią, pod postacią frytek. Więc tutaj no trzeba zwracać uwagę na to, że ziemniak ma oczywiście fajną wartość odżywczą, bo tutaj trzeba wspomnieć, że oprócz tutaj tej witaminy C ma dużo błonnika pokarmowego, ma również dużo potasu, więc jeżeli tutaj chcemy szukać tego pierwiastka czy kwasu foliowego, jak najbardziej ta wartość odżywcza ziemniaka jest całkiem spora i myślę, że nie warto go eliminować kompletnie z naszej diety, nawet jeżeli liczymy każdą kalorię, nawet jeżeli właśnie się odchudzamy. Po prostu wystarczy ugotować je na parze, posypać świeżą koperkiem i są wtedy cudowne do obiadu. Oczywiście. Wcale nie musimy ich usuwać. Są na pewno bardzo smaczne. Kolejny taki mit, lub nie, to też zweryfikujesz, to produkty fit. Mamy ich zalew dosłownie obecnie w marketach. Wszystko jest fit, wszystko jest, ma mało kalorii. Mówię tutaj i o napojach. Tak, wszystko, lekkie, jest, light. Wszystko jest light. Czy to prawda, że takie produkty nas odchudzą? Odchudzają na pewno nasz portfel. Zdecydowanie. Tutaj jestem przekonana, bo faktycznie te produkty są kilkadziesiąt nawet procent droższe od tradycyjnego wyrobu. Może wyjdźmy też od ustawy, tak? Ponieważ tutaj ta ustawa o bezpieczeństwie żywności, tak? Tutaj przede wszystkim jest to konkretnie określone, że ta żywność fit, żywność light, żywność lekka musi spełniać pewne warunki, żeby mógł producent tą żywność po prostu nazwać i tutaj założyć odpowiednią etykietę. Ta żywność faktycznie ma obniżoną wartość kaloryczną. W ogóle jest to żywność funkcjonalna, klasyfikowana do takiej grupy. Natomiast, żeby producent mógł powiedzieć, że jest to fit, to musi ta żywność nie przekraczać 40 kalorii w 100 gramach, tak? Jeżeli chodzi o ogólną kaloryczność tutaj i zawartość energii. Jeżeli rozpatrujemy obniżenie tych kalorii, to najczęściej następuje ono właśnie kosztem tłuszczu bądź kosztem cukru. Produkt, który będzie miał mniej cukru, no to tego cukru nie może być więcej jak 5 gramów w 100 gramach takiego produktu. Natomiast jeżeli mówimy o żywności odtłuszczonej, to wtedy tego tłuszczu nie może być więcej jak 3 gramy w 100 gramach, tak? I wtedy faktycznie producent może bezpiecznie napisać na produkcie, zgodnie z prawdą, oczywiście zgodnie z ustawą, że jest to produkt light, jest to produkt lekki. Co za tym idzie? No na pewno idzie obniżona kaloryczność, więc faktycznie, jeżeli zwracamy uwagę na naszą dietę, na to, co jemy, jak jemy, w jakiej ilości, no to tutaj chętniej pacjenci chcą właśnie korzystać z tego typu produktów. Jest to troszeczkę pułapką, ponieważ z tyłu głowy mają, aha, skoro na przykład taki wafelek ryżowy ma tak mało kalorii, to ja mogę go zjeść więcej, tak? I mamy tutaj w zasadzie takie puszczone wodze fantazji i potrafimy zamiast dwóch kawałków takiego wafelka zjeść na przykład 5, 6 czy całe opakowanie, bo przecież jest to produkt light, tak? Drugą stroną medalu i taką pułapką jest też to, że ta żywność, no jeżeli odchudzamy, producent odchudza na przykład ten produkt, na przykład unika cukru, no to musi włożyć więcej tutaj substancji, które mają ten produkt utrzymać, tak, w tej słodyczy. Więc najczęściej stosuje albo inne zamienniki tego cukru, na przykład zamienia sacharozę na fruktozę, która ma no niestety takie same zgubne działanie, jeżeli chodzi o wyrzut insuliny i pracę naszej trzustki, albo stosuje różnego rodzaju substancje słodzące, sztuczne bądź naturalne, ale to jednak są cały czas substancje słodzące, więc one raz lepiej, raz gorzej mogą tutaj wpływać na nasz organizm. Jeżeli unika cukru, to znaczy, że musi też włożyć więcej tłuszczu, który jest nośnikiem smaku, który ma po prostu naszemu konsumentowi, ten produkt ma po prostu smakować. No więc ma mniej tłuszczu, cukru, ale ma więcej tłuszczu. Jest to taka pułapka. I na odwrót, jak ucieka od tego tłuszczu, no to wtedy wkłada inne substancje, zagęstniki, tak, stabilizatory, które mają utrzymać daną konsystencję tego produktu.
No i oczywiście staje się to produkt bardziej chemiczny, przetworzony, no i tym samym, no, porównując go z tradycyjnym produktem, jest, uważam, mniej tutaj, ma mniejszą wartość odżywczą, a na pewno nie należy go też spożywać w dużej ilości. Jak odtłuszczamy też wszystko zupełnie, to też trzeba pamiętać, że pozbawiamy tutaj się sami w zasadzie witamin tłuszczorozpuszczalnych, bo jeżeli w danym produkcie nie ma choćby grama tego tłuszczu, to te wchłanianie tych substancji, które wymagają właśnie tłuszczu, no po prostu nie istnieje, czyli witaminy A, D, E i K po prostu nie zostają tutaj przyswojone przez nasz organizm. Więc tutaj jest ta pułapka, że faktycznie odchudzamy, ale bardziej odchudzamy, tak jak wspomniałam, nasz portfel, bo te produkty są znacznie droższe. A czy faktycznie jemy mniej kalorii, to tego bym nie powiedziała, bo wtedy mamy z tyłu głowy, że zjedliśmy, nie wiem, coś dietetycznego. Ale możemy tak, możemy w to miejsce jeszcze na przykład dorzucić inny produkt, tak, albo zjeść po prostu większe dawki danego produktu light. Także chyba bym tutaj była ostrożna i uważała. Ja w ogóle mam wrażenie, że my tak trochę na siłę idziemy w te produkty lightowe, te, które są promowane, które są nawet, powiedziałabym, modne, bo reklamowane. A my przecież wśród naturalnych produktów mamy mnóstwo takich, które mają mało kalorii, dużo błonnika, są zdrowe i przede wszystkim odżywiają nasz organizm, więc może niekoniecznie tak trzeba się kusić na to, co producenci nam tak wmawiają. To, co przetworzone, to co tu Agnieszko wspomniałaś właśnie, im produkt będzie miał mniej składników w składzie, tak, im będzie mniej substancji w składzie, tym będzie dla nas bardziej zdrowy, tak. Im ta żywność będzie mniej przetworzona, tym na pewno będzie nam też lepiej służyła. Także ja bym się kierowała tą prostotą i bym tutaj raczej szukała właśnie tej alternatywy w produktach takich uproszczonych, a nie do końca w tych przetworzonych i tych właśnie opisanych jako lightowe. Kolejną taką rzeczą, z którą chciałabym się rozprawić z Tobą, jest chyba najpopularniejsza dieta na świecie, czyli MZ. Mniej żryj po prostu, mówiąc brzydko. Czy to jest faktycznie tak, że jeżeli będziemy jeść bardzo mało, to będziemy zdrowsi? Bo tutaj już nie mówimy tylko o odchudzaniu, ale o zdrowym odchudzaniu. Tak, no tutaj faktycznie często słyszę MZ i po prostu po co mi dietę, tak, po co mi w ogóle jakieś specjalistyczne diety, po co mi się w ogóle bawić w liczenie kalorii, tak jak po prostu mogę zwyczajny obiad przełożyć nam, obciąć tą porcję o połowę i po prostu zjeść i będę gubić kilogramy. No owszem, jeżeli będziemy jeść mniej, może wyjdźmy od tego, że co to znaczy odchudzanie? No odchudzanie tutaj wiąże się z ujemnym bilansem energetycznym, czyli chudniemy wtedy, kiedy dostarczamy mniej pokarmu, mniej energii pochodzącej z pokarmu, a więcej wydatkuje nasz ten organizm, tak? Wydatkujemy ją, oczywiście tą energię, na podstawowe procesy życiowe, bo to, że ja teraz do ciebie mówię, to, że właśnie machnę sobie ręką, to, że moje serce pracuje, to jest wszystko za sprawą właśnie energii, którą spożyłam z pokarmu, tak? Natomiast dodatkowo, jeżeli poćwiczę, pobiegam, to jest to aktywność sportowa i łącznie ten wydatek energetyczny, no, musi być większy niż ten, który ja to przyswoiłam z pożywieniem, żebym mogła gubić kilogramy. I na tym to wszystko polega, czyli czysta matematyka, czysta fizyka, kto jak woli. Natomiast w momencie, kiedy my przyswajamy za dużo kalorii, no to zaczynamy oczywiście tyć, czyli mówimy wtedy o bilansie dodatnim. No i teraz, jeżeli wrócimy do naszej słynnej diety MZ, trzeba mieć też na uwadze, że nie tylko ilość optyczna nas tutaj tuczy, ale również przede wszystkim gęstość tego pożywienia, bo jeżeli położymy sobie na przykład tutaj na jednym talerzu całą główkę sałaty, która będzie miała, no, praktycznie niecałe 100 kalorii i położymy sobie optycznie, tak, zajmującą tyle samo miejsca, na przykład kilogram frytek boczku, tak, więcej, tak, no, frytki, dobrze, niech będą frytki, położymy sobie cały talerz frytek, który będzie miał, no, już dajmy na to około 1000 kalorii, tak, no, bo taka fura tego jedzenia nam się tu zmieści, no to faktycznie wydaje nam się, że jak pół sałaty zjemy, obetniemy tą porcję, tak, i obetniemy porcję frytek, no co się okazuje, że jednak więcej spożywamy kalorii jedząc te frytki, więc ważna jest również jakość tego pożywienia, więc jeżeli ktoś obetnie tylko sobie to, co dotychczas, jak na przykład spożywał 3000 kalorii,
obetnie sobie to na 1500, no to oczywiście, że będzie gubił kilogramy, ponieważ będzie spadała ta tkanka tłuszczowa w momencie, kiedy będzie bilans ujemny, bo jego organizm ma zapotrzebowanie na 2000 kalorii, tak, czy 2500, spożywając 1500, świetnie będzie redukował tkankę tłuszczową. Ale co z tego, jeżeli ta dieta będzie źle zbilansowana, czyli na przykład właśnie będzie dostarczał w nieodpowiedniej ilości białko, w nieodpowiedniej ilości tłuszczu czy węglowodany. I może się okazać, że świetnie zgubi te kilogramy, świetnie schudnie, wszyscy go będą po prostu komplementować, ale za kilka tygodni czy kilka miesięcy odbije się to na jego zdrowiu, ponieważ utraci minerały, tak, utraci witaminy, czy po prostu doprowadzi się nawet do anemii, tak, i tutaj będą mu wypadać włosy, będzie chorował, będzie miał niższą odporność, czy nawet kosztem po prostu jakichś innych jednostek chorobowych, które też mogą się wskutek tego wadliwego odchudzania u niego pojawić. Także jest tutaj ta pułapka i to niebezpieczeństwo, że tutaj można sobie zrobić krzywdę. No właśnie o to chciałam cię jeszcze zapytać, bo mówi się tak ciągle o tej kaloryczności, ale wydaje mi się, że kaloryczność kaloryczności nie jest równa, bo chyba ma znaczenie to, czy my zjemy miskę sałaty z kurczakiem i lekkim sosem, czy zjemy dwa hamburgery, tak, które kalorycznie mogą mieć podobną wartość, ale no to nie będzie to samo. Otóż to właśnie, jeżeli tutaj pozdrowienia dla męża, on zawsze się ze mną sprzecza w tej kwestii, że tutaj faktycznie, no przecież mogę sobie zjeść na przykład fajny obiad złożony ze kotleta schabowego, z frytek, tak, i na przykład z bigosiku i to ma, dajmy na to, około 700 kalorii, tak, no a mogę sobie zjeść pełnowartościowe, tak, nawet optycznie większą porcję chudej ryby, na przykład właśnie z ziemniakami, tak, i ze świeżą sałatą i w zasadzie jest to równe, prawda? Natomiast no, czym to się różni? No właśnie, różni się tym, że tutaj różna jest ilość w tym wszystkim makroskładników i mikroskładników, bo bardziej odżywcza jest ta nasza ryba, aniżeli właśnie ten kotlet schabowy, tak? Musimy tutaj też mieć świadomość tego, ostatnio nawet chyba o tym rozmawiałyśmy, że kaloria kalorii nie jest równa, bo rozmawiałyśmy o alkoholu, także 1 gram alkoholu to jest 7 kalorii. Tak samo możemy tutaj zestawić te makroskładniki pozostałe, bo 1 gram białka to są 4 kalorie, 1 gram tłuszczu to jest 9 kalorii, 1 gram węglowodanów to są 4 kalorie, więc zupełnie inaczej będzie tutaj wyglądał bilans, jeżeli chodzi właśnie o te kalorie. I tutaj trzeba właśnie chyba skorzystać z pomocy specjalisty, dietetyka, który w świetny sposób potrafi dla każdej osoby wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne, bo od tego się zawsze wychodzi, stosując wzory, szczególnie u nas w Polsce, głównie Harrisa i Benedicta. I to jest taki wzór inny dla mężczyzn, inny dla kobiet. Przeliczamy odpowiednio współczynnikami tutaj tą ilość energii i dopiero do tej podstawowej przemiany materii, którą uzyskujemy, doliczamy wskaźniki aktywności fizycznej, bo inaczej wiadomo, będzie wyglądało zapotrzebowanie dla osoby siedzącej, inaczej dla osoby, która ma dużą aktywność fizyczną, pracuje zawodowo fizycznie, a inaczej jeszcze dla osoby, która na przykład zupełnie jest osobą niepełnosprawną, leżącą, tak? Więc tutaj obliczamy całkowite wtedy zapotrzebowanie energetyczne i dopiero mając konkretne kalorie wyliczane, dopiero rozkładamy to wszystko na makroskładniki, czyli musimy wyliczyć, ile energii powinno pochodzić z białek, ile energii powinno pochodzić z tłuszczy, a ile pozostałość nam zostanie na węglowodany. I dopiero wtedy, w takim już podziale na makroskładniki też, możemy przejść do witamin, możemy przejść do składników mineralnych, czyli do mikroskładników i wtedy mówimy, że mamy pełen bilans i wtedy rozłożoną świetnie tutaj tą kalorykę na poszczególne posiłki, bo też możemy ustalić, że jemy 3 razy dziennie, a możemy ustalić, że jemy 5 razy dziennie. Ale tu już chyba potrzebna jest ta fachowa wiedza. Ciężko też będzie zupełnie laikowi to wszystko skonstruować i dobrze wyliczyć, ale dla ambitnych tutaj na pewno myślę, że jest praca i możliwość takiego tutaj konkretnego wyliczenia. Ale raczej na własną rękę nie zalecamy takiego kombinowania, że ja będę jadł już tylko po jednym hamburgerze na śniadanie, obiad i kolację i na pewno schudnę. No tak, schudnę, tylko co dalej? Kosztem, tak, tylko jakim kosztem. Ja myślę, że też tutaj warto dopowiedzieć naszym słuchaczom, że istotna jest również podpowiedź w postaci piramidy żywieniowej, być może trochę przestarzałej, bo nam się ta piramida kojarzy zawsze ze szkołą podstawową, bo to jest oczywiście w programie szkoły podstawowej, chociaż uważam, że warto do niej wracać i to jest taka infografika, która w świetny sposób właśnie obrazuje nam, jak powinniśmy tutaj komponować nasz talerz żywieniowy, ale dodatkowo od 2019 roku konkretnie mamy również nową infografikę,
którą jest talerz zdrowego żywienia. Bardzo fajne. Szkoda, że go dzisiaj nie zabrałam ze sobą, byśmy tutaj chociaż miały zarys tej grafiki. W świetny sposób pokazuje właśnie, jak komponować tą naszą rację, codzienną rację pokarmową, na co zwracać uwagę, jaką dawkę, jaką porcję powinny stanowić warzywa w naszej diecie i owoce, jaką właśnie węglowodany pod postacią właśnie ziemniaków, kaszy, ryżu czy makarony, a jaka ilość powinna być w spożyciu tutaj, jeżeli chodzi o rybę, czy tutaj pozostałe produkty białkowe. I to jest ta ogólna zasada, którą powinniśmy my wszyscy się kierować. Natomiast te cyferki, te wyliczenia raczej bym zostawiła właśnie nam, specjalistom. I tutaj byłabym w tej kwestii raczej spokojniejsza wtedy. Ale to powiem ci więcej, ja taki talerz widziałam, nawet nie jeden, ponieważ producenci już wykorzystali ten pomysł i naprawdę są produkowane talerze, na którym są rozrysowane dokładnie zaznaczone miejsce. Tyle masz położyć węglowodanów, warzyw, tyle białek. Są też kubeczki do tego, są miseczki na zupę, ile można przeznaczyć, tak, ile zjeść. Także tutaj już producenci mają... Pilnują interesy. Tak, swoje pomysły. Ale to dobrze, ale to bardzo dobrze, bo to też dla nas, jako mówię, zwykłych konsumentów i ewentualnie przyszłych pacjentów, choć mówię, każdy z nas chciałby być zdrowy, jest to naprawdę forma takiej... doskonałej, bym powiedziała, profilaktyki zdrowia, tak? Bo przecież odpowiednia dieta to jest jeden z elementów profilaktyki utrzymania tutaj zdrowia. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż z częścią mitów się rozprawiłyśmy. A w przyszłym odcinku myślę, że porozmawiamy sobie o mitach związanych z dietami, których jest pełno. Którą dietę wybrać, która jest dobra, która jest trochę gorsza. To sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ślicznie dziękuję za rozmowę i zaproszenie. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik.